Jeszcze raz. Czekamy na odpowiedź. Nie, w ten sposób nie będziemy rozmawiać. Może uciekniemy od razu, jak wczoraj. W ten sposób nie będziemy rozmawiać, tak? Proszę albo, albo będziemy wejść w moje merytorycznie, albo ta odpowiedź nie ma sensu. Rozmawiajmy merytorycznie o tym, co to są. Natomiast odpowiedź na to, dlaczego nie mówiliśmy o tym wcześniej? Dlatego, że nie było pewne, że te przepisy zostaną wdrożone w życie. Tak jak nie zostały wdrożone w życie w roku 10. Tak jak w wielu innych ustawach, na przykład, podam taki przykład, może znany tutaj niektórym, zwłaszcza radnym, byłym i obecnym, na przykład o planowaniu przestrzennym. Pomimo uchwalenia ustawy, która zobowiązywała gminy do uchwalenia tych planów i takiej groźby, że stare plany wygasną, to Sejm co roku oddalał to i prawie 10 lat trwała takie oddalanie. Liczyliśmy również na to, że ten przepis nie wejdzie, bo jest bardzo bolesny dla społeczności. I wiele organizacji samorządowych skupiających miasta i gminy protestowało przeciwko tym przepisom. I mówiło, że to właśnie będzie miało taki skutek, że trzeba będzie zamykać szkoły, że trzeba będzie likwidować etaty, że trzeba będzie ciąć wydatki poniżej takiego minimum, że ten system będzie funkcjonował. Bo co to znaczy, proszę Państwa, że obetniemy wydatki o 25% na sport? Tak? To oznacza, że w przyszłym roku nie damy klubom sportowym ani złotówki. Tak? Co to oznacza, że obetniemy o 25% wydatki na mieszkalnictwo? To oznacza, że nie będziemy remontować nic, a Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zostanie rozwiązany i 10 osób, które tam pracuje, pójdzie na bruk. Nie tylko 25 pracowników tej szkoły, ale również 10 pracowników tej administracji samorządowej. I organizacje samorządowe mówiły, to jest zbyt restrykcyjne podejście. Rozumiemy, że należy bilansować budżety. Rozumiemy, że nie należy wydawać więcej niż się zbiera z podatków, ale potrzebujemy jako gminy dłuższego okresu dostosowawczego. Były propozycje, żeby wprowadzić jakieś procentowe zapisy, że ta różnica nie może być więcej niż na przykład 10%. Niestety te głosy i protesty Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich nie zostały wysłuchane i te przepisy weszły. Musimy się do nich dostosować. Nie wiedzieliśmy w październiku, w listopadzie, czy te przepisy realnie zostaną wprowadzone w życie. Drugie pytanie. Do pani skarbnik. Ja powiedziałem...